Państwo pozwolą, usiądziemy sobie. To zaczyna być przyzwyczajenie, bo dopiero co byłem w Olsztynie i... Tak jest. Widzę ze znajome twarze, ktoś był na ostatnim spotkaniu, proszę powiedzieć. O, proszę zobaczyć. No ale dużo nowych twarzy, także... Tak jest, o to chodzi. A wtedy mało o Gruzji chyba było, albo prawie. Tak, było pytanie o to, czy rozmawiamy o Gruzji, czy o Reszlu. I wybraliśmy Reszel. Reszel, no i bardzo dobrze, to dzisiaj Gruzja. Ale możemy z kolei dzisiaj zawinąć do Reszla, więc wiesz... No. Jeśli Państwo pozwolą, to taką formułę przyjmiemy, że porozmawiamy o książce, porozmawiamy o panu Marcinie, ale będzie czas na to, żeby zadać pytania autorowi, więc proszę cierpliwie poczekać i na te pytania chętnie odpowiemy. Nasze spotkanie jest transmitowane, więc proszę się zachowywać tutaj. Ale można krzyczeć, żeby przejść do historii, bo są takie próby, są takie pomysły, żeby przechodzić do historii nagrań, więc można krzyczeć, żeby jego głos był słyszalny. Ale będziemy musieli mówić do mikrofonu, żeby też nasi widzowie przez internetowi słyszeli, o co Państwo pytają. Z nami jest Marcin Meller, urodzony w 1968 roku w Warszawie. Brawo. Historyk, dziennikarz, reporter, felietonista, reportażysta i prezenter telewizyjny, dyrektor wydawniczy grupy wydawniczej Foksal. Znana twarz z telewizji na pewno. Nie ma z nami za to pani Jan Dziewit Meller, prywatnie żony, jak to się ładnie mówi. Dziennikarki, pisarki, powieści dla dorosłych, autorki powieści dla dorosłych, m.in. Góra Tajget i dla dzieci. Damy, dziewuchy, dziewczyny, historia wspólnota. I damy dziewuchy, dziewczyny podróże w spódnicy. No i to jest właśnie powód, że jej tu nie ma, bo zbieg okoliczności taki, że dwa tygodnie po reedycji Go Marjos wyszły te drugie damy dziewuchy, dziewczyny, więc ona teraz pogrążona w damach, dziewuchach, dziewczyna. Poza tym nasza córka ma jutro występ baletowy i mama dzisiaj na próbie generalnej. A wspominamy pana żonę, ponieważ jest ona współautorem książki Go Marjos. Jak słyszą Państwo, mam już lepszy akcent, dobrze mówię? Go Marjos. No, dobry. Na ostatnią sylabę wszystko tak się jest, zgadza. Tak. Czyli mówimy o tej książce. Proszę Państwa, ta książka, nasze spotkanie dzisiaj jest dosyć szczególne, ponieważ mówimy o książce, która wyszła już jakiś czas temu, w 2011 roku. A będziemy rozmawiać dzisiaj o książce, która ma po prostu wznowione poszerzenie. Poszerzone wydanie. I zaczniemy może właśnie od tego wydania, ponieważ w nim to znajdują się dwa dodatkowe rozdziały. I to jest bardzo ciekawy taki literacki zabieg, polegający między innymi na tym, że jeden z rozdziałów jakby odnosi się do, jak to się ładnie mówi, no, literacko recepcji, czyli odbioru tej książki po wydaniu, co się zadziało i z książką, i z publicznością, z czytelnikami, i to nie w jednym kraju. I jakby to są opinie przedstawione w oddzielnym rozdziale, czyli jest rozdział o książce, która wyszła jakiś czas temu, plus plus dodatkowa relacja z kolejnej podróży, o którą też zapytam, bo jest niezwykła. Dlaczego jest niezwykła, to dowiemy się za chwilę. Ale może jeszcze chwilę o tym wydaniu. Ona jest w stosunku do starszego poszerzona i o rozdziały, i o zdjęcia. Najpierw ja zapytam, a kto był w Gruzji? Aha, czyli nie można zmyślać aż tak, jakby się chciało, także trzeba się bardziej opierać na prawdzie. No dobrze. To jest w ogóle cały szereg dziwnych spraw związanych z tą książką. To znaczy, co my wspominamy w tym nowym wydaniu, a naprawdę tak było, że kiedy latem 2010 roku, nawet nie latem, wiosną 2010, mój dawny kolega ze studiów, Paweł Szwed, wtedy dyrektor wydawniczy Świata Książki, spotkał mnie gdzieś na ulicy i powiedział, że tak gadamy ciągle o tej Gruzji. No to już było 3 lata po naszym ślubie w Gruzji. I pisaliśmy jakieś reportaże, czy moje, czy Anki z moimi zdjęciami, i żeby napisać książkę. My byliśmy święcie przekonani, że na początku sceptyczni, czy my w ogóle mamy coś do powiedzenia na tyle, żeby pisać książkę, ale potem jak po kuchniach ulicznych znajomych sprzedawaliśmy różne nasze gruzińskie historie, no to się okazywało, że 99% tego, co opowiadamy, to jest w ogóle jakiś bajka o żelaznym wilku dla skądinąd wykształconych całkiem nieźle ludzi. No więc stwierdziliśmy, że jest co pisać. Ale druga rzecz, druga nasza wątpliwość to była taka, kto to panie kupi. No Gruzja, mały kraj, gdzieś w miarę daleko, jeszcze wtedy niezbyt popularny w Polsce.
I pamiętam, jak rozmawialiśmy już, kiedy książka się ukazywała, czy w zasadzie się ukazała z naszymi gruzińskimi przyjaciółmi, to oni tak się pytali właśnie, jak sądzimy, ile się może sprzedać tej książki, a my tak mówiliśmy, parę tysięcy, no to już będzie fajnie, będziemy mieli pamiątkę jakąś i tak dalej. No i potem to, co się zadziało, to znaczy, że ta książka wskoczyła na szczyty listy bestsellerów i to już tak trochę branżowych tajemnic zdradzam Państwu, że w zasadzie w Polsce książki żyją 3 miesiące. W sensie od wydania, sprzedaż po 3 miesiącach znikają. Pewnie nieraz próbowaliście Państwo, pomijam takie fajne miejsca jak tu Książnica, ale tak mówię generalnie, że czy w Empika, czy w masowych punktach sprzedaży po kilku miesiącach nie kupicie Państwo książki, która się ukazała wcześniej, bo już są nowe. To, że książka żyła nie tylko miesiące, ale kolejne lata, i to już było coś zadziwiającego i cudownego dla nas. I no a ostatnio, kiedy, i to też nie była nasza inicjatywa, dyrektor sprzedaży w wydawnictwie, który chciał po prostu dla kogoś, no przypadki rządzą często naszym życiem, chciał po prostu dla swoich znajomych książkę z autografem, się okazało, że jej nie ma nigdzie, wyprzedana do dna, na Allegro osiąga jakieś dziwne ceny, więc pytał się, czy byśmy jej nie wydali jeszcze raz. I skutek był taki, że znowu, no 4 dni po pierwszym wydaniu, 9 maja, trzeba było robić dodruk, który w Empiku jest informacja, że produkt dostępny od 15 czerwca, bo właśnie się drukuje. I zastanawialiśmy się ostatnio, już tak zupełnie na poważnie, poza tym, że oczywiście, że uważam, że to jest fajna książka, no bo kto ma nas pochwalić, jak nie my sami, zastanawialiśmy się, z czego to wszystko wynika. I trochę przypomnieliśmy atmosferę, w jakiej my tą książkę pisaliśmy. To znaczy, że pisaliśmy ją, mówiąc krótko, bez żadnych ambicji i bez żadnej napinki. Znaczy, na pewno nie miała być to literatura. Na pewno, i zresztą wśród komentarzy zarówno przychylnych, jak i negatywnych, powtarza się argument, że ta książka jest napisana tak, jakbyśmy opowiadali właśnie w kuchni znajomym. O to nam mniej więcej chodziło. I jeżeli komuś się to podoba, to super. Jak się komuś nie podoba, trudno. Ona taka miała być. I nie mieliśmy żadnych pretensji do niczego, co nawet widać w tym podtytule, gdzie jest opowieść z, a nie o Gruzji, bo jak najbardziej chcieliśmy się odsunąć od wszelkich właśnie pretensji, że to ma być, nie wiem, poważna książka na temat Gruzji, wyczerpująca temat. I być może przez to podejście, że my chcieliśmy po prostu napisać ileś opowieści o kraju, którym się zauroczyliśmy, o ludziach, których pokochaliśmy, polubiliśmy i którzy wiele w życiu naszym zmienili. No to wyszło jak wyszło. I pamiętam najbardziej surrealistyczny moment z tych wszystkich niespodzianek, o którym właśnie wspominam w tym rozdziale, o którym mówisz, takim komentującym trochę życie pierwsze Gaumardzios. Mianowicie to był chyba, to musiało to, nie wiem, z rok po premierze Gaumardzios. W Gruzji jeszcze rządził Michail Saakaszwili, w Polsce prezydentem był Bronisław Komorowski i w którymś momencie dostałem SMS-a od jednego z przyjaciół, bohaterów książki, Wacho Baburnaszwilego, muzyka, który no, dosyć specyficznym poczuciu humoru, co jest istotne tutaj, bo SMS był mniej więcej o treści, ale jaja, Misza daje waszemu wąsatemu waszą książkę, tu już tłumaczę na język polski. W Gruzji generalnie wszyscy się zwracają do siebie po imieniu. I to, co u nas czasami jest żartobliwe, że się mówi tam o politykach Donek, Jarek, to tam to nie jest żartobliwe po prostu. No Michail to jest Misza i normalnie mówi się Misza. To tak samo dzieci na przykład mówią do dziadków, do rodziców po imieniu. Więc Misza to był Michail Saakaszwili. Wasz wąsaty to był dzisiaj już nie wąsaty, a wówczas wąsaty Bronisław Komorowski, który składał oficjalną wizytę w Gruzji, rozpoczynając ją w Batumi, nadmorskim porcie, takim Sopocie ichniejszym. I no więc ja się... Najpierw myślałem, że to są jakieś jaja, ale w drugim SMS-ie już Wacho na poważnie, ty włącz sobie telewizję jak możesz, znaczy gruzińską, no więc ja odpaliłem szybko w laptopie. No i jest ta ceremonia powitania i stoi Saakaszwili i przemawia i mówi właśnie o tym, że o przyjaźni polsko-gruzińskiej, że Gruzja cieszy się sympatią w Polsce rosnącą, czego dowodem jest to, że książka o Gruzji stała się w Polsce bestsellerem i wyciąga spod mównicy, spod blatu mównicy naszą książkę.
i wręcza ją Komorowskiemu. No i Komorowski robi to swoje ho-ho-ho. Bierze książkę, więc ja patrzę i w ogóle dzwonię do Anki, która była gdzieś poza komputerem. Opowiada mi to wszystko. Ona z kolei sobie myśli, że ja sobie stroję żarty z niej. Ale to nie jest jeszcze koniec tej historii, bowiem... byłem przekonany, że prezydent Komorowski oczywiście odda naszą książkę jakiemuś asystentowi, który ją albo przytuli, albo puści dalej w obieg i tyle. No bo przecież po pierwsze tak się robi z prezentami, politycy robią, a po drugie, który polityk czyta książki. No, no i dobra, minęły 2 lata, Saakaszwili przegrał wybory, był nowy prezydent Gruzji, Mergwelishwili, i składał oficjalną wizytę jeszcze u Bronisława Komorowskiego. I my z Anią, jako już wtedy, prawda, głosiciele chwały Gruzji, dostąpiliśmy zaszczytu, zostaliśmy zaproszeni na kolację do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. I Ania miała dosłownie na dniach rodzić. I pannę Barbarę. No i powiedziała, że ona nie pójdzie, bo się boi, że urodzi w Pałacu Prezydenckim. No, ja mówię, no i to będzie dopiero genialne, pomysł. Nikt nigdy nie urodził w Pałacu Prezydenckim. W dodatku z okazji wizyty prezydenta Gruzji, no już lepiej by nie mogło być. No ale niestety nie dało się jej przekonać. Następnego dnia urodziła. W związku z czym musiał być to początek kwietnia 2014 roku. No i jestem w tym Pałacu Prezydenckim. Po części zasiadanej przy stołach jest potem część bankietowa. I tam spotkałem mojego kolegę dobrego, o którym też jest w książce, archeologa Przemysława Nocunia, który w Krakowie szerzy miłość do Gruzji. No i stoimy sobie pod ścianą, akurat nasi prezydenci rozmawiają i nagle Komorowski mnie zobaczył i tak mówi: a panie redaktorze, proszę tu, proszę. No więc ja podchodzę, a prezydent Komorowski do prezydenta Gruzji po angielsku właśnie mówi, że to jest ten współautor tej książki o Gruzji, i zaczyna ją streszczać. No więc ja w tym momencie takie gały robię, bo to znaczy, że przeczytał. No. To jest pierwsze zdziwienie, a zaraz był taki numer, bo jak szedłem do pałacu, to do mojego przyjaciela najbliższego, Aciko, muzyka również, wysłałem SMS-a, że właśnie taka okazja, tam prezydent Gruzji, a na co Aciko mówi: to pozdrów go od Dato. To muszę wyjaśnić. Dato to jest sąsiad Aciko, a że w Gruzji, o czym pewnie jeszcze dzisiaj powiem, wszyscy się znają ze wszystkimi, no to Dato chyba chodził do szkoły z prezydentem, czy tam skądś się znają. No więc po tym wprowadzeniu przez prezydenta Komorowskiego, to ja przy okazji pozdrowienia od Dato. No więc prezydent Gruzji robi wielkie oczy, prezydent Komorowski jeszcze większe. To żeśmy sobie pogadali o wspólnych znajomych. No i tak, więc ale tu już wiesz, że ja długo odpowiadam, nie? Tak. Tamtym no, dobra. To teraz kropeczkę postawię. Książka stała się fenomenem i tym się różni od Władcy Pierścieni, że każdy z nas może pojechać do Gruzji i sprawdzić, czy pan Marcin z żoną pisali prawdę, nieprawdę, czy jak to rzeczywiście tak wyglądało. I co gorsze albo co lepsze, to różnie to oceniać. Część Polaków tak zrobiła. Uważa się, że ta książka została, jakby przyczyniła się do pewnej fascynacji Polaków Gruzją. I tu powstało pewne rodzaju napięcie, ponieważ, jak mówię, Władcy Pierścieni nikt nie sprawdzi, czy rzeczywiście tak było, tak piją, tak jedzą, tak się biją. Za to w Gruzji można sprawdzić. Pojechali i każdy zobaczył Gruzję inną. No bo każdy ma, wiesz, no, tak jak każde miejsce na świecie. My, znaczy, generalnie znacznie więcej odbieramy reakcji takich, że opisaliśmy Gruzję tak, jak ludzie ją czuli, albo widzieli wcześniej, albo nadal dzisiaj odnajdują. Oczywiście pojawiają się takie głosy, które zresztą samokrytycznie przytoczyliśmy, sprowadzające się do tego, że co wy tam fanzolicie, że użyję śląskiego słowa ulubionego mojej żony, że ci Gruzini to wcale nie są tacy fajni, że to pełno cwaniaków, takich owaki. No i my wtedy już na spotkaniach kiedyś, a potem wprowadziliśmy to do książki, przytaczamy taką wymianę zdań, jak pewna pani napisała do Mariusza Szczygła, znanego czechofila, do Gazety Wyborczej, że co ten Szczygieł pisze, że te Czechy takie fajne i czy Czesi tacy super. Ona mieszkała w Czechach i wie, że Czesi są wredni, antypatyczni, obłudni, tam jeszcze parę epitetów strzeliła. Na co Szczygieł jej odpisał takim zdaniem: szanowna pani, każdy ma takich Czechów, jakich sobie zasłużył. No i
to tak trochę jest tą naszą Gruzją z naszymi Gruzinami. Może też jest faktycznie coś takiego, że, ale to już dotyczy każdego kraju, że nie wiem, mam jakiś skaner w oczach i przesiewam ludzi, którzy nie zasługują na zaufanie. Natomiast nadal twierdzę, że jest nieproporcjonalnie wiele ludzi, Polaków, którzy jadą do Gruzji i tam odnajdują swoje ścieżki, swoje kanały zupełnie niezależne od książki. To też zależy, co się lubi. To znaczy, no jak ktoś lubi świat bardzo uporządkowany, przewidywalny, gdzie punktualność jest istotnym elementem, no to w Gruzji może oszaleć. To nie bez przyczyny pierwszy rozdział naszej książki się nazywa Georgia Maybe Time, czyli gruziński czas być może, co nie jest naszym akurat grepsem, tylko ktoś nam go podrzucił, że to jest gruzińskie rozwinięcie skrótu GMT, czyli czas Greenwich. No bo wiecie państwo, my się tu spotkaliśmy o 6:00, tak byliśmy umówieni. No i państwo są, ja jestem, no w Gruzji to jest w ogóle nie do pomyślenia. To znaczy o 6:00 to was by nie było, a mnie już na pewno. I to nie jest żadne, nie wiem, o 7:00 coś by się pewnie zaczęło dziać. I to też niekoniecznie. Opisujemy w pierwszym zresztą rozdziale nasz ślub i wesele w Gruzji. I ślub był o godzinie 15:00. Tak było na zaproszeniach. No i o godzinie 15:00 było kilkadziesiąt osób, które przyleciało z Polski i tam jeszcze z paru innych krajów i nie było literalnie żadnego Gruzina, naszych przyjaciół, znajomych. No i poczuliśmy się trochę dziwnie, trochę nam przykro było, no bo jak? No. W dodatku oni bardzo nam pomagali organizacyjnie wcześniej, ale nikt nie przyszedł. Okej, wzięliśmy ślub, zeszliśmy do ogrodu przy budynku, w którym braliśmy ślub. Tam jakieś winko, muzyka. I zbliżała się 5:00, kiedy otwiera się brama ogrodu i wchodzi cały tłum naszych gruzińskich znajomych, przyjaciół i wspomniany już Aciko pyta się, no a ślub kiedy? A ja mówię, no było 3:00, a on mówi, no jak było 3:00, skoro miał być o 3:00? Ja mówię, no miał być o 3:00 i było 3:00, bo dla niego to, że było napisane, że o 3:00, no to właśnie 5:00 była bezpiecznym rozwiązaniem, no w związku z czym, ale już na weselu byliśmy wszyscy razem i zresztą od tego Aciko dostaliśmy genialny prezent, nie do przecenienia, mianowicie, znaczy on jest muzykiem, ma zespół, no i po części, kiedy były tradycyjne śpiewy i tańce gruzińskie, Aciko był w czosze, czyli w tym płaszczu takim gruzińskim z uchwytami na naboje, tam kindżał wszystko, no ale wziął ze swoimi kumplami, wzięli gitary i zaczęli po prostu grać rockowy koncert, tam trochę coverów, trochę własnych i w którymś momencie słyszę, jak zaczynają grać Warszawę Tilawu. Ja w ogóle oniemiałem, poleciałem tam do sali, bo w tym momencie chyba byłem na papierosie na zewnątrz, no i się okazuje, że on, wiedząc, że ja ubóstwiam Tilaw, nauczył się ze słuchu tam muzyka, ale śpiewać Warszawę. Zresztą mam do dzisiaj, bo sobie spisał to fonetycznie, oczywiście gruzińskim alfabetem, więc mam oprawione ten tekst Warszawy po gruzińsku. I Aciko do dzisiaj, jak tam chodzi gdzieś po Tbilisi i usłyszy, że ktoś po polsku mówi, to zaczyna nucić tam zieloni ziolibosz, pieprzoni ziolibosz i Polacy wtedy się, o co chodzi. Więc to jest też kwestia tego, na co się człowiek nastawia. Poza tym jeszcze było coś takiego, że oczywiście słyszymy czasami paradoksalne zarzuty, że olbrzymi sukces Gaumar Joe's, bo to nie chodzi tylko o to, że te dziesiątki tysięcy sprzedanych egzemplarzy i ludzie, którzy pod jej wpływem pojechali do Gruzji, tylko to miało jakby kilka fal, bo na przykład z kolei przyjaciółka Aciko, potem moja koleżanka, która w 12 roku, 13 była ministrem gospodarki Gruzji i jej podlegała turystyka, to pod wpływem, jak wiedziała, co się dzieje z Gaumar Joe's w Polsce, to podjęła decyzję i tam zrobiła chyba, nie wiem, za $1 000 000 kampanię reklamową telewizyjną Gruzji w Polsce. Potem było też, więc było wiele skutków. I jeden ze skutków jest taki, no, że przychodzą czasem ludzie i mówią, no tam panie Marcinie, panie Aniu, wszystko fajnie, ale przez was to teraz po prostu w miejscach, gdzie kiedyś nie było nikogo, to po prostu czasami jak na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie. No nie aż tak, bez przesady. Fakt jest faktem, że odkąd się ukazało Gaumar Joe's, ruch z Polski wzrósł pewnie kilkunastokrotnie. I tak,
w pewnych miejscach, można powiedzieć to senevrati, to znaczy miejsca, gdzie 10 lat temu siedzieliśmy z sezanką, popijaliśmy sobie wino i nie było nikogo, a obok stała jakaś piękna twierdza średniowieczna, to już tak nie będzie. Dlatego, że my z kolei odpowiadamy zupełnie poważnie, no, że Gruzja nadal jest biedniejszym sporo krajem niż Polska i turystyka, która staje się coraz ważniejszą gałęzią gospodarki, no my się cieszymy, że Gruzja i Gruzini zarabiają pieniądze. A z kolei odpowiadam tak, że jak się chce, to nadal pewne rzeczy są niezmienne, no daleko nie szukając, żeby napisać ostatni rozdział książki w listopadzie, poleciałem sobie na 2 tygodnie do Gruzji sam i pomysł miałem taki, że w odróżnieniu od ostatnich lat, kiedy cały czas odwiedzam przyjaciół, znajomych, to że sobie znowu zarzucę plecak i jak dawnymi laty pójdę gdzieś bez celu przed siebie. Miałem tam punkt końcowy, chciałem odwiedzić znajomego pewnego, a tak to, że będę się tak łaził bez celu i patrzył, co się zadzieje. Najpierw to oczywiście moi koledzy z Tbilisi stwierdzili, że nie będę nigdzie łaził sam, że oni mi potowarzyszą, ale potem faktycznie sobie lazłem przez ileś dni samotnie. No i już przez 2 tygodnie spotkałem jednego cudzoziemca, bo sobie wybrałem po prostu miejsca nieoczywiste, nie tam, gdzie są jakieś atrakcje turystyczne, zabytki, tylko po prostu takie góry, wioski, więc tak, jeden cudzoziemiec przez 2 tygodnie, a druga rzecz, to zupełnie czułem się, jakbym się trochę przeniósł w przeszłość, bo już drugiego dnia wiedziałem, że jak idę od wioski do wioski, to kiedy, nie wiem, dorywa mnie pragnienie czy głód, to nie mogę siąść na plecaku w wiosce, bo jest to kwestia 5 minut, że natychmiast zostanę otoczony miejscowymi obywatelami, zaintrygowanymi, co ja tutaj robię i chcą pogłębić swą wiedzę na temat gościa i w tym w celu holują mnie do domu. No i wyjście z tego domu już jest problematyczne. W związku z czym naprawdę po drugiego czy trzeciego dnia kombinowałem tak, żeby wyjść między wioski, żeby mnie nikt nie widział, się chowałem po krzaczorach, żeby szybko coś tam przegryźć, napić się wody i żeby iść dalej, bo gdybym się zatrzymywał na te posiłki w tych wioskach i przyjmował zaproszenia od wszystkich, którzy chcieli poznać historię mego życia, to ja bym pewnie do dzisiaj tam szedł przez tą... Ale tutaj, świecące, tu widzę chyba jedną z przyczyn tego najazdu, tej fascynacji Gruzją. Mianowicie, ta książka przepełniona jest opisami biesiad, które polegają między na tym, że pan Marcin idzie właśnie drogą lub ląduje i za chwilę otaczają go serdecznie uśmiechnięci ludzie, którzy od razu częstują jedzeniem, ale też, nie oszukujmy się, alkohol leje się tam co drugą stronę, to też niektórym się to strasznie nie spodobało w pewnym momencie. Wiem, ale ustalam jedną rzecz, wino to nie alkohol. No, okej. Okay. W Gruzji. No właśnie o to chodzi. I ilu Polaków nie chciałoby przeżyć tego samego, kiedy wino to nie alkohol, jedzenie jest w każdym domu i każdy zaprasza przynajmniej na nocleg albo i dłużej, więc Polacy zaczęli tam jeździć i się tego spodziewać. Nie, bo właśnie tu jest był ten problem, to znaczy dlatego my w tym dopisanej części jakby zaznaczaliśmy bardzo, bo... Jest tak, że faktycznie być może jest trochę naszej winy, ale być może, że pojawili się w ostatnich latach taki rodzaj gości z Polski, którzy właśnie słysząc coś o gruzińskiej gościnności, uznawali, że to tak działa, że po prostu się przyjeżdża z Polski i się staje od razu, każdy Gruzin ma usługiwać, zapraszać do domu i nie wiadomo co jeszcze robić. I no więc my zaczęliśmy tłumaczyć, no, że to nie jest tak, że się przylatuje do Gruzji, a tam stoi na lotnisku tłum Gruzinów w tradycyjnych szatach z transparentem słynnym z gruzińskiej gościnności i tylko marzymy o tym, żeby ugościć Polaków. No, to jest po pierwsze. No i że generalnie rzecz biorąc zawsze było tak, no, znaczy, bo widzisz, bo coś, co mi się wydaje oczywistą oczywistością, że jak gdzieś jadę, to jest normalne, że zawsze proponuję opłatę za cokolwiek, za transport, za nocleg i tak dalej. I zawsze to robię. A jeżeli jest sytuacja, że ktoś nie przyjmuje, odmawia, albo przyjmuje, a potem daje 5 razy więcej niż... No to klasyczna historia, to jest z ostatniego rozdziału właśnie z moimi kolegami z Tbilisi. Szukaliśmy jakiegoś noclegu, zajechaliśmy do jakiejś winnicy, wydawało nam się, że tam mają pokoje, nie mieli pokoi. Goście w ogóle, którzy tam byli, akurat pędzili czacze, czyli ten taki bimber z wytłoczyn winogronowych i patrzyli się, generalnie wyglądało to przyjaźnie. No więc, ale że zadzwonili do jakichś znajomych, którzy mieli pokój, więc i tak
musieliśmy z nimi trochę poczekać. No dobra, coś na przeczekanie. No i tak czekamy, czekamy. No to skoro czekacie, to może spróbujecie wina. No to spróbowaliśmy tego wina. No to wino niezłe. To ja sobie pomyślałem, no dobra, to kupię dwie butelki, tam po jednej dla Koki i Wacho, czyli tych kumpli moich z Tbilisi, z którym byłem. To kupiłem im te dwie butelki. To gospodarz, ale on ma jeszcze pięć do spróbowania. I skończyło się w końcu tak, że zapłaciłem za dwie, a dostaliśmy, już nie pamiętam ile, ale po prostu ileś razy więcej niż nie zapłaciłem. I to, to jest tego typu sytuacja. I pod tym względem to się cały czas jakby dzieje i w tym sensie nic się nie zmieniło, że to no, dużo krajów zjeździłem, a tak jakby serdecznych ludzi to nie spotkałem na świecie. Opowiadał mi, nie, czytałem teraz dosłownie wczoraj wywiad z Wojciechem Góreckim, autorem zresztą najlepszych książek o Kaukazie wydanych w Polsce, czyli Planety Kaukaz, Toastu Zaprzodków i Abchazji. I on znaczy zwraca na taką rzecz, że tam przechodził przez granicę bodaj z Azerbejdżanu do Gruzji, miał plecak duży i coś tam musiał czekać na jakieś formalności. I pogranicznik widział ten plecak, to wyniósł z tej swojej budki krzesło, mu postawił krzesło, niech pan siądzie, bo zmęczony pan. I Górecki mówi, no wiadomo, że w Polsce by się to nigdy nie zdarzyło, ale to nie chodzi o to, że polscy pogranicznicy są mniej mili jako ludzie od pograniczników gruzińskich, tylko w kulturze gruzińskiej jest coś takiego, co jest od pokoleń i w DNA ich, że to jest normalne, no idzie gość, trzeba mu dać krzesło. I to działa w niezwykłej, to działa non-stop, więc ja tylko po prostu teraz, widząc, że to, co dla mnie zawsze było oczywistą oczywistością, nie dla wszystkich jest oczywistą oczywistością, to i w książce dodaliśmy i w trakcie, nie wiem, jak gdzieś opowiadamy coś, to jednak podkreślamy, że nie można oczekiwać, a jak się zdarzy, to super. A że się zdarza non-stop, to jest inna sprawa. Zapytam o coś, czego nie ma w książce, mianowicie jak ta książka powstawała? Jest ona napisana w duecie, to prosta sprawa, łatwiejsza czy trudniejsza? Nie, ona była, ona w zasadzie niby w duecie, a tak naprawdę osobno, bo my jak ustaliliśmy wstępną listę, tam wtedy bodaj właśnie 13 rozdziałów i się podzieliliśmy, że te historie pisze Ania, ja piszę inne historie, pisaliśmy oddzielnie, zresztą w oddzielnych pokojach, umówiliśmy się, że nie gadamy ze sobą w trakcie pisania, żeby się wzajemnie nie sugerować i żeby się potem dać zaskoczyć i oczywiście jak to u nas zawsze, Ania skończyła przed terminem, ja przewaliłem termin i potem jak zebraliśmy razem te historie, to się tam okazało, że ze trzy historie napisaliśmy podwójnie. My tam w przypadku dwóch bardzo prosto ustaliliśmy, do którego rozdziału lepiej pasuje. W jednym wypadku nie mogliśmy się za cholerę dogadać, więc poprosiliśmy pana wydawcę i on rozsądził, ale obiecaliśmy, że nie będziemy mówić, u kogo to wylądowało, a teraz to już nawet nie pamiętam. Więc tak to wyglądało i tam problem mieliśmy taki inny trochę, jak żeśmy już mieli napisaną książkę w podstawowej formie, to taką staroświecką trochę metodą wydrukowaliśmy sobie poszczególne rozdziały i je tak ułożyliśmy na ziemi i patrzyliśmy po prostu, jak to wszystko poskładać. I pamiętam, że problem, jaki mieliśmy, to był taki, że przyglądając się temu, co żeśmy stworzyli, nagle stwierdziliśmy, że czy to się w ogóle trzyma kupy w tym sensie, że te historie w Gaumardzion są skrajnie różne, to znaczy od zupełnie tragicznej, jak historia porwania samolotu w latach 80. ze wszystkimi konsekwencjami dziejącymi się do dzisiaj, a z drugiej strony są wesołe pijackie historie, czy jakieś obyczajówki, czasami absurdalne, właśnie opisy Biesia, to, o których wspominałeś, ale ale potem zaczęliśmy się zastanawiać, że jest taki, to ja zawsze polecam i nawet jak kiedyś robiłem taki sobie na prywatny użytek listę najlepszych filmów, jakie w życiu robiłem, widziałem, to ten film u mnie zawsze ląduje w pierwszej dziesiątce. Mianowicie jest taki film, jest do znalezienia prawdopodobnie w sieci, pewnie napisami się znajdzie, Pokuta, ten Giza Buładzego. To jest film, który zasłynął, mianowicie od tego się w zasadzie zaczęła w wymiarze symbolicznym Perestrojka, kiedy Gorbaczow zdjął leżący od kilku lat na półkach gruziński film Pokuta. I to jest
reżyser, film się nazywa Pokuta, po rosyjsku Pakajanie, po gruzińsku teraz nie pamiętam jak, reżyser Tengiz Abuładze, tak mówię, bo tu widzę, że pani notuje. I to jest historia nakręcona na początku lat 80. W ogóle to jest jakiś cud boski, że ten film został zrealizowany i że nie został zniszczony. W największym skrócie to jest rozrachunkowy film dotyczący stalinizmu. To się dzieje w jakimś abstrakcyjnym kraju, nienazwanym. Dyktator, który jest jakby jednym z bohaterów, nie przypomina Stalina, tylko jeżeli już Beria. Chodzi generalnie o to, że umiera jakiś satrapa okrutny i po pogrzebie ktoś wykopuje jego zwłoki, żeby mu nie dać spokoju i spoczynku. No i jest tam jakiś rodzaj śledztwa, ale o co chodzi? Nie będę spoilerował, bo to wiadomo od samego początku. Jest to mega mocny, tragiczny, brutalny film, a jednocześnie momentami niezwykle komiczny, to znaczy jak najlepsza czarna komedia. I przez to bardzo gruziński. I stwierdziliśmy, że zresztą kilka analizowaliśmy tych przypadków gruzińskich filmów czy powieści, że to jest właśnie takie bardzo gruzińskie, to zderzenie tej powagi dramatu i groteski. Zresztą jest, to jest charakterystyczne, w latach 90. w Tbilisi bardzo często nie było prądu, tam z różnych powodów, i co zresztą było leitmotivem spotkań towarzyskich, tak jak u nas się gada o pogodzie, to tam się gadało, był prąd, nie było prądu. Moi przyjaciele, którzy wówczas mieszkali na 9. piętrze w bloku, to całe lata chodzenia na piechotę, bo nawet jak był prąd, to był strach wejść do windy, bo nie wiadomo było, kiedy odłączą, więc zostać w windzie, a też takie radzieckie, dwusuwowe, to po prostu jak człowiek zamknięty, to nie wyjdzie. No i wtedy był dowcip w Tbilisi. Jaki jest najlepszy rodzaj śmierci? Jak cię prąd kopnie pod prysznicem, bo to znaczy, że i ciepła woda była, i światło. No. I to jest bardzo gruzińskie podejście do rzeczywistości. I krótko mówiąc, uznaliśmy, że skoro największy film gruziński, czyli właśnie Pokuta, może balansować w tak dziwny sposób, to może my spróbujemy z tą naszą książką. Ale jest też coś jeszcze pomiędzy słowami, albo coś, co jest rodzajem jakiegoś fenomenu związanego po prostu z fascynacją Gruzją przez Polaków. Jakbyśmy w sumie bardzo dalekiego kraju, teoretycznie odmienną, ale i po części podobną historią, coś nas łączyło. Jakaś podobna, chyba ja rozumiem, upodobanie do zabawy z jednej strony, a po drugie wspólny wróg, który, bo jak rozumiem, to też w książce się pojawia, że wystarczy powiedzieć na głos, że się Rosjan nie lubi i zawsze tam ktoś przychylnie na to spojrzy, prawda? To pewnie się niewiele zmieniło w związku z najnowszą historią. I to jest ciekawe, że akurat z tej byłej republiki, akurat ta republika tak do nas jakoś tak pasuje. Wiesz co, zastanawiałem się nad tym wiele razy. Tam jest, znaczy na pewno jest, są podobieństwa mentalnościowe. W podejściu do życia, na przykład oczywiście to się zmienia, i Polska się zmienia, i Gruzja się zmienia, i już młodsze pokolenia są inne pod wieloma względami, ale powiedziałbym jakiś taki, najpierw z pozytywnych rzeczy, pewna spontaniczność, znaczy pozytywnie to się miesza, spontaniczność, niefrasobliwość, nie wiem, polskie powiedzenia zastaw się, a postaw się, jakoś to będzie, kopiuj w klej, fantazja po prostu. W Gruzji jeszcze podkręcone. To, co często sobie na przykład śledząc, co pisze się o Polsce na jakichś blogach i na przykład jak ludzie opisują, znaczy zachodniacy przyjeżdżający do Polski podkreślają na przykład czegoś, co my na co dzień nie zauważamy, jakoś, nie wiem, serdeczność, otwarcie, spontaniczność, no to w Gruzji do potęgi trzeciej. Jest jakaś taka pyszałkowatość, chępliwość, takie, że wiesz, wszystko co gruzińskie najlepsze w wersji, wszystko co polskie najlepsze, że my jesteśmy super. Szlachta nie pracuje, też te klimaty, no bo tam też są różne rzeczy, jak na przykład, jak ja sobie śledziłem, czytałem o stosunkach gruzińsko-ormiańskich. To jest w ogóle temat na osobną książkę. Mamy dwa chrześcijańskie narody, to są dwa pierwsze kraje, które przyjęły chrześcijaństwo jako religię państwową w IV wieku, Gruzja i Armenia. Zresztą do dzisiaj się kłócą, kto pierwszy. No. Historycy jednak w większości twierdzą, że Ormianie, więc oczywiście Gruzini mówią, że to ormiańska propaganda, no ale tam jest taki dowcip, jak
tak właśnie dyskutują, kto ma co starszego. No i chrześcijanin mówi, że my mieliśmy tam pierwsze, Gruzi mieliśmy pierwsze katedry, a my mieliśmy pierwsze kościoły Ormianin, a my mieliśmy pierwsi chrześcijaństwo, a my pierwszych biskupów, a my pierwszych kogoś tam. W końcu Ormianin nie wytrzymują i mówi, a my mieliśmy chrześcijaństwo 300 lat przed Chrystusem. No i to wydaje się, Ormianie opowiadają to w drugą stronę o Gruzinach. Ale jest coś takiego w tych stosunkach, że polecałem filmy, to polecam jeszcze film, jedna z najsłynniejszych komedii radzieckich, która się broni do dzisiaj, się nazywa Mimino, z przełomu lat 60. 70. o gruzińskim pilocie helikoptera i ormiańskim kierowcy ciężarówki, którzy przez jakąś pomyłkę lądują w jednym pokoju w hotelu w Moskwie. No to jest cudo, to jest po prostu cudo, to była jedna, tam obejrzało to w ZSRR dziesiątki milionów ludzi i majstersztyk tego filmu polega na tym, że kochają go i Gruzini, i Ormianie. A jest tam mnóstwo żartów wzajemnych, zresztą ci aktorzy, którzy grają główne role, piosenka z tego filmu to się stał jednym z największych hitów w historii ZSRR, a aktorzy, którzy Gruzini i Ormianin, którzy grali te role, stali się bogami w swoich krajach. Życia się potoczyły bardzo różnie, bo Ormianin no zapił się po prostu na śmierć. Bardzo smutne, tragiczne życie, a Gruzin był takim gruzińskim Frankiem Sinatrą, burzyszcze kobiet, playboy, kontakty z domniemaną sferą zorganizowanej przestępczości, tak bym to ujął, a jeszcze w 2008 roku chciał mu ten Miedwiediew dać odznaczenie państwowe ZSRR, no bo to był jeden z najpopularniejszych aktorów w ogóle w ZSRR i Buba, jak go zwą, odmówił, mówiąc, że jak Rosjanie wyjdą z Abchazji, to wtedy przyjmie, no więc jeszcze te ostatnie trzy Gruzinki, które się jeszcze w nim nie kochały, w tym momencie już się zakochały. Ale w tych stosunkach gruzińsko-ormiańskich jest coś takiego, cytujemy w książce, tekst zresztą angielskiej dziennikarki, która właśnie pisze, że Pan Bóg nie jest sprawiedliwy, bo ciężko pracującym Ormianom dał te nieużytki, suche skały, a tym nierobom, Gruzinom, którzy by się tylko bawili i pili, najlepszą ziemię na świecie. No. Coś jest na rzeczy, no. Więc tu z kolei, to wracając do tych polsko-gruzińskich, to my się tutaj dobrze parujemy. Są też względy już takie bardziej konkretnie historyczne, to znaczy traciliśmy niepodległość w tym samym roku, w 1795. Cała Gruzja poszła, no, z wyjątkiem Adżarii, która była pod panowaniem tureckim, pod panowanie rosyjskie, u nas duża część kraju. No i na przykład w XIX wieku dziesiątki tysięcy polskich Polaków służących w armii carskiej, żołnierzy, oficerów, stacjonowało na Kaukazie, Tbilisi, czy jak raczej wtedy Rosjanie nazywali Tyflis, był głównym garnizonem Kaukazu. Dość powiedzieć, że no jest mnóstwo relacji XIX-wiecznych Polaków, którzy tam jeździli, żyli. Dość powiedzieć, że pod koniec I wojny światowej w samym Tbilisi mieszkało kilkanaście tysięcy Polaków. I zresztą do dzisiaj można spotkać Gruzinów o polskich nazwiskach, bądź wiedzących, że tam babcia, pradziadek, etc. I jest to podkreślane jako pozytywne dziedzictwo. Jest historia nie dość dobrze nagłośniona, szkoda, mianowicie na przykład gruzińskich oficerów kontraktowych. Mianowicie kiedy Gruzja była niepodległa przez 3 lata, 1918-21, i kiedy padła pod butem bolszewików i setki tysięcy Gruzinów uciekało z Gruzji, w tym bardzo dużo żołnierzy, to wtedy Piłsudski wydał osobisty rozkaz, żeby chętnych oficerów przyjmować do armii, do Wojska Polskiego, z taką gwarancją, że gdyby Gruzja odzyskała niepodległość, to oni mogą porzucić służbę, znaczy odejść ze służby w Wojsku Polskim i ponownie służyć w Gruzji. Oczywiście to się nigdy nie stało, całe to pokolenie wymarło. Natomiast na przykład były dowódca wojskowy NATO, John Szelikaszwili, to jest urodzony w Warszawie syn gruzińskiego emigranta. Gruzińscy oficerowie kontraktowi służyli i w sztabie generalnym, ginęli w Katyniu, w Powstaniu Warszawskim. Ja teraz nie pamiętam nazwiska, ale poruszyła mnie historia jednego z nich, bo kiedy Armia Czerwona wchodziła w 1944, to jeden z priorytetów było wyłapywanie tych Gruzinów i rozwałka albo Sybir. I niektórzy
każdy z nich, taki właśnie jeden przypadek człowieka, który się do lat 80. zmarł w latach 80. chyba na Dolnym Śląsku, pod przybranym nazwiskiem, zmienioną tożsamością i tak dalej, i tak dalej. To był jeden z tych gruzińskich oficerów kontraktowych. No i nie, też było coś takiego, że w latach PRL-u, w latach komunistycznych, tak jak się o Polsce mówiło, że najweselszy barak w obozie, no Gruzja też miała, pomijając lata stalinowskie, no kiedy faktycznie było strasznie, no potem miała opinię tej wesołej, wiesz, republiki, gdzie się fajnie żyje. Ja sam pamiętam z dzieciństwa, jak mój tata pojechał ze studentami chyba w 78 czy 9 roku do Tbilisi, no to jak wrócił, to po pierwsze tydzień dochodził do siebie, tam mama mu okłady robiła, no i to opowieści o tej Gruzji, to była jakaś magia, no. No i to, czego zacząłeś, czyli ostatnie lata i wspólne problemy z pewnym sąsiadem i wojna 2008 roku, słynny lot Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi, który paradoksalnie, znaczy nie doleciał do Tbilisi, ale dojechał. I paradoksalnie to, za co on był często krytykowany w Polsce, czyli za tak zwaną domniemaną chęć złamania procedur, to akurat to łamanie procedur jest dosyć mocno wpisane w gruzińskie DNA i w związku z czym to, co tutaj niektórych oburzało, to z kolei Gruzinów zachwyciło. To znaczy, że nie pozwolili mu lądować w Tbilisi, poleciał tam do Azerbejdżanu, do Gandży, lądem przejechał, wystąpił na tym wiecu słynnym w Alei Rustawelego. I to nawet ci Gruzini, którzy zdają sobie sprawę, że to nie Kaczyński zatrzymał ofensywę Rosjan, tylko Sarkozy, który negocjował w Moskwie, a potem poleciał do Tbilisi, ale Gruzini jeszcze bardziej niż my kochają symbole, a to było mega symboliczne i to zresztą właśnie powtarzałem wtedy tu w Polsce, że tam nieważne jakie mamy poglądy polityczne, poza tym, że brudy się lepiej prać w domu, a wszędzie na świecie, jak ktoś kojarzy Polskę, to tam od razu Lech Wałęsa, a tam też Lech, tylko że akurat Kaczyński i co w sumie dla nas fajnie. Rozmawialiśmy o ludziach, ale Gruzja to też niesamowita natura, prawda? Te twoje wyprawy chyba też służą do obcowania z nią. No, mam nadzieję, że z tych zdjęć moich nieporadnych, tu akurat widać, że urody to tam nie brakuje. Co jest niesamowite w Gruzji, bo to jest mały kraj, to w wielkości mniej więcej Austrii, który jest tak niezwykle zróżnicowany i czasami na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów następują kompletne zmiany krajobrazu i wszystkiego, ale powiem ci, że tak, krajobrazy są genialne i też zresztą architektura, wiesz, klasztory, fortece albo ich ruiny, samo Tbilisi, tylko że ja jednak, jeśli chodzi o Gruzję, no to przede wszystkim ci dosyć ekstrawaganccy ludzie, którzy zamieszkują ten kraj, to mnie najbardziej, znaczy połączenie takie, że sobie oglądam tą przyrodę na przykład w towarzystwie znajomych bądź nieznajomych Gruzinów, to jest dopiero perfekcja. A jeszcze tak mi się skojarzyło coś, jak mówiłeś, bo to się wiąże z tym, czy tam się ktoś nie zastanawiał, czy my nie podkręcamy czegoś w książce. Opowiadał mi mój kolega, znamienity reporter Witold Szabłowski, zresztą polecam, właśnie wyszło nowe wydanie jego książki o Turcji, teraz pod tytułem Merhaba. No i Witek mi opowiadał, że jacyś jego znajomi jechali do Gruzji. No i tak przeczytali Gomar Jos i uważali, że my trochę podkręcamy. Polecieli do Kutaisi, gdzie jest drugie największe lotnisko, tak ze 3 godziny drogi od Tbilisi. No i tam można sobie oczywiście zacząć zwiedzać z Kutaisi, ale można też, część ludzi to robi, bierze marszrutkę, czyli minibusa i jedzie od razu z lotniska z Kutaisi do Tbilisi. No i ci znajomi Szabłowskiego wsiedli w marszrutkę, odjechali chyba tam pół godziny od Kutaisi w stronę Tbilisi, dzwoni telefon kierowcy, rozmawia coś bardzo podniesionym głosem, no i się odwraca i komunikuje, że mu się bodaj pierwsza córka urodziła przed czasem. No i co robi kierowca rejsowego środka komunikacji? No to jest oczywiste, no skręca do najbliższej restauracji, gdzie każe otwierać i zaprasza wszystkich pasażerów na nikomu nie szkodzącą suprę, czyli ucztę z okazji narodzin córki. Droga, która miała trwać 3 godziny, trwa 12 godzin. Potem powstał problem, jak doprowadzić kierowcę do stanu używalności. W zasadzie każdy pasażer
pasażer poza Polakami się zgłaszał, że chętnie dowiezie towarzystwo do Tbilisi. W związku z czym, jak mi to Szabłowski powiedział, to ja pękałem ze śmiechu, no bo to takiego wyjścia w Gruzję to ja nigdy nie miałem. A ci, proszę, kwękolili, że coś tam podkręcamy, to mieli. Właśnie to chciałem zapytać, jaką rolę w swoim życiu pełni przypadek? I szerzej, i bo tu mamy ten przypadek wielowymiarowy. Ponieważ przez przypadek ta książka w ogóle powstała. Dzięki przypadkowi, kiedy to twój kolega zapragnął poderwać pewną atrakcyjną Gruzinkę, która okazała się mężatką, co prawda? Może to tak. I poszło w innym kierunku, bo powstała ta książka. Ale ten przypadek też, bo przepraszam, zanim powiesz, chcę to szerzej potraktować ten przypadek. Mianowicie, on towarzyszy ci w każdej podróży. Czy ty go jakoś prowokujesz? Czy ty coś tam jednak planujesz? Czy jaki masz do tego stosunek? Bo on jakby przenika tą książkę, ale przenika też tak naprawdę całą tą ideę Gruzji, bo to jest od przypadku do przypadku. Znacie państwo taki stary z brodą żydowski dowcip, jak się stary Żyd skarży Panu Bogu, że Panie Boże, że biedny jestem, a tutaj sąsiad wygrał na loterii, a tamten to wygrał w zeszłym roku na loterii, a Bóg mówi, Mosie, daj mi szansę, kup los. No więc to jest kwestia kupna losu. To, co wspomniałeś o tym podrywie, no to ja się zastanawiałem bardzo często właśnie, ile w tym przypadku, ile przeznaczenia, bo historia, od której się zaczyna książka i w ogóle zaczyna się jakby drugi etap mego gruzińskiego życia po latach 90., kiedy w roku 2006, akurat wtedy wiosną, namówiony przez mojego młodszego brata, że on idzie ze swoim przyjacielem, fotografem Radkiem Polakiem, zresztą obiecałem Radkowi, że już nigdy tej historii nie opowiem, a teraz jest ta transmisja na żywo. Mam nadzieję, że Radek nie ogląda, nikt mu nie powtórzy. Radek, ostatni raz. Więc wiosna roku 2006, spotkaliśmy się w trójkę w Tbilisi i zaprosiłem chłopaków do... jest taki hotel Kopala w Tbilisi i na dachu jest taras, trochę knajpa, bar i stamtąd jest przepiękny widok na miasto, na dolinę rzeki Mtkwari i zwłaszcza o zachodzie słońca, strasznie tam fajnie jest pójść, zamówić sobie wino czy piwo. No i my tam siedzieliśmy. I w którymś momencie, no a Radek, co tu dużo mówić, znany był w Warszawie w paru kręgach z tego, że jakby to powiedzieć, mało odporny na wdzięki płci przeciwnej, tak to ujmę. A on twierdzi dzisiaj, że to już dawno nieprawda, więc okej. Okay. Ten inny Radek, no siedzimy tam na tym dachu i nagle widzimy, że radio przestał uważać na to, co my mówimy. No więc podążamy za jego wzrokiem. Faktycznie siedzi tam przepiękna Gruzinka, no od razu widać, że Gruzinka, 30 parę. I mój brat do radia radził, zbastuj, tu nie Warszawa, nie wiesz jak tu się podrywa, jeszcze strzelisz jakąś gafę, weź wyluzuj. No i wtedy okej, chłopaki, okej. No i tam 3 minuty wytrzymał, wstał, przebił się między stolikami i słyszymy jak po angielsku pyta się, czy ona by nie zrobiła nam zdjęcia. No więc my z bratem przewracamy oczami i w ogóle Jezus. Widzimy twarz tej Gruzinki, która po prostu taka mina, takie dzieci, no, ale podeszła, zrobiła zdjęcie, więc Radek poczuł krew i od razu spytał się, czy nie chce zobaczyć jego kolekcji znaczków, czy coś w tym stylu. No więc ona, że nie, dziękuję, jest mężatką, bardzo jej z tym dobrze, ale że sprawiamy fajne wrażenie, to jest wieczorem impreza u kumpla, zaprasza. No i super, nie mieliśmy żadnych planów, w zasadzie nikogo nie znaliśmy, idziemy na tą domówkę. Okazało się w ogóle, o czym nie wiedzieliśmy, że dziewczyna, którą próbował podrywać Radek, to jest w ogóle bardzo znana gruzińska malarka, jedna z najbardziej utalentowanych tego młodego gruzińskiego pokolenia. Ten i kumpel, do którego idziemy, ten jest bardziej znany gruziński dziennikarzy muzycznych w Gruzji, zresztą w czasie rewolucji róż 2003, twarz rewolucji róż, a tam po prostu no, taka bohema tbiliska, muzycy, głównie ze świata muzyki. I w ten wieczór po prostu poznaliśmy
jądro tej gruzińskiej paczki, z którą się trzymamy do dzisiaj, którzy są naszymi przyjaciółmi, takimi jak Warszawy. No i zresztą jak mnie w Gruzji czasem proszą o jakiś toast, ja właśnie wznoszę za całą tą opowieść, to w wersji gruzińskiej to ona jest 3 razy dłuższa, i właśnie wznoszę za Radka Polaka, bez którego niepohamowanej pasji do niewiast nie poznałbym tych wszystkich przyjaciół, że w ogóle tej książki by nie było, nasze życie wyglądałoby inaczej, wszystko by wyglądało inaczej. Zresztą dla każdego z nas, bo Radek, który wtedy nie wiedząc nic o Gruzji, przyjechał do Gruzji na 2 tygodnie, został w niej rok i tam pracował jako fotograf. Zresztą do dzisiaj jest z Gruzją bardzo silnie związany. De facto w Polsce pracuje tylko po to, żeby zarobić pieniądze, robiąc zdjęcia jakimś korpoprezesom, i jak tylko coś zarobić, do Gruzji tam fotografuje. Teraz ma jakiś projekt Męskość i jeździ po dolinach zagubionych i fotografuje mężczyzn gruzińskich i chce zrobić z tego jakąś wystawę. W zasadzie za własne pieniądze wszystko. Nie mówiąc o tym, że potem po tym roku, jak on mieszkał w Tbilisi, to właśnie nasi przyjaciele gruzińscy się śmiali, że on lepiej zna Tbilisi niż oni sami, bo z kompletnym takim super kontaktem z ludźmi. No na przykład, dla przykładu, nasi gruzińscy przyjaciele z Tbilisi, mimo że w samym Tbilisi mieszka przynajmniej 50 000 Azerów, w zasadzie kontaktów nie mają, te światy są równoległe. A Radek jako człowiek z zewnątrz, to po prostu nagle znał więcej Azerów niż wszyscy nasi znajomi Gruzini przez całe życie poznali. Więc wznoszę ten toast za tego Radka. No i się zastanawiam, no czy to jest, no mam teorię, że swój swego przyciąga, ale fakt jest faktem, no gdyby Radek, pomijam już to wszystko, że akurat, że oni się spóźnili wtedy do Tbilisi 2 dni, bo to był, zdaje się, powitalny jakiś wieczór, no to gdyby się nas posłuchał i nie wystrzelił do tej dziewczyny, pewnie może by się skończyło tak, żebyśmy, nie wiem, byli wtedy w Gruzji, pojechali sobie jeszcze 2 razy, ale nie wyglądałoby to tak, jak wyglądało, że w sumie cały naszej trójki, a z Anką 4, to kompletnie zmieniło życie i jeden z tego efektów jest tutaj. No. Czy a dałbyś jakąś radę, jak podróżować? Rady w przypadku Gruzji to jest akurat dosyć prosto, to znaczy kupić bilet i sobie zarezerwować, bo tak, do Tbilisi się przylatuje w ogóle 5 nad ranem, tak lata lot dziwnie, znaczy w ogóle tam wiele tak linii lata, w związku z czym i tak trzeba się przespać. Więc pierwszy nocleg albo pierwsze 2 noclegi se zarezerwować, żeby coś w tym Tbilisi mieć. W przypadku Kutaisi to samo, pierwszy nocleg. I oczywiście ja wiem, że niektórzy po prostu lubią mieć zorganizowane. Mówię o wariancie, jak się jedzie na własną rękę. Zarówno w Tbilisi, jak i w Kutaisi są, dla uproszczenia, jakby ktoś chciał jeszcze mieć łatwiej, są polskie bądź polsko-gruzińskie hostele, to znaczy jakby pary mieszane, albo Polacy tam coś robiący, więc w ogóle jest takie mięciutkie wejście. A mówię specjalnie o hostelach, wiem, że wygodniej, już jako pan w średnim wieku, pewnie, że wolę hotele, bo już jestem wygodnicki, ale w takich sytuacjach polecam hostel, bo to przyciąga specyficzny rodzaj ludzi. Po pierwsze, jakieś ogłoszenia, można się z kimś spiknąć, ktoś skądś wrócił, coś usłyszeć, nie mówiąc o tym, że w ogóle w Gruzji wszystko najlepiej działa metodą łańcuszkową, to znaczy taki hostel jest świetnym miejscem startowym, na przykład czy jechać w lewo czy w prawo, to ci powiedzą, albo na przykład powiedzą, że w ogóle w Gruzji wszystko tak działa, że pytasz się, wiesz, jedziesz do Zugdidi, a ci ktoś mówi, a tak, mam szwagra, który ma wuja, który ma teścia, a teść ma córkę, która wyszła za takiego Georgiego i on tam ma pokój, i już. Tylko trzeba mieć coś na początku, więc jak się nie ma kontaktów na przykład z Warszawy czy z Olsztyna, kogoś, kto już tam był, no to taki ten wariant hostel na dzień dobry, a potem to już się samo potoczy. I nie przesadnie planować i dać się trochę ponieść. Znaczy nie mówię, żeby bez przesady się dać ponieść, ale zdrowy rozsądek cały czas obowiązuje, nawet w Gruzji. No wiesz, no zdrowy rozsądek obowiązuje nawet, oczywiście życzę każdemu, żeby pojechał do Gruzji i znalazł się przy prawdziwym gruzińskim stole. Nie mówię o wersji w restauracji, pokazy turystyczne, tylko takim po prostu, że przy czym stół to może być również, wie, skrzynka przykryta ceratą na poboczu drogi. Tylko chodzi o sytuację, że się siedzi po prostu z Gruzinami. Tylko wtedy też trzeba pamiętać, że właśnie częsty błąd popełniany przez rodaków mych, że trzeba pić szybko, bo zabraknie. Nie, w Gruzji nigdy nie zabraknie. Przez te 26 lat, jak jeżdżę do Gruzji, to czasami o wodę prosiłem przy stole, ale nigdy o wino, bo wina nigdy nie zabrakło.
trzeba pamiętać, że wino to nie alkohol. W związku z czym odpowiedzenie na przykład, że na ofertę wina powiedzenie, że ale ja nie piję alkoholu, no to Gruzin, no, kto mówi o alkoholu? To jest wino. Powiedzenie, że biorę leki, w związku z czym nie mogę pić, no ale przecież wino to najlepsze lekarstwo. No to, więc tak trochę żartuję, trochę kobiety mają łatwiej w odmawianiu generalnie prawda jest taka, że no, Gruzini są mistrzami biesiady, w związku z czym też kondycję mają nieziemską. I też prawda jest taka, że no, tam upijanie gości to jest sport narodowy i to nie chodzi tylko o cudzoziemców, ale również moi koledzy z Tbilisi na przykład, jak idziemy w interior, że tak powiem, to jak gdzieś tam trafiamy do domu, to jak widzą cwaniaczków z Tbilisi, stosunek do ludzi z Tbilisi jak u nas do Warszawki, no, pokażemy frajerom, nie? Więc tu raczej kwestia jest spowalniania, jakiejś powściągliwości. Ja na przykład tego typu i szanse na ten kontakt jakby są o wiele łatwiejsze, ale oczywiście w tyle głowy należy też pamiętać, że należy zachować zdrowy rozsądek. W tej części naszego spotkania chciałem zadać takie kończące pytanie, mianowicie jakie masz plany, co dalej? Czy dalej Gruzja, czy jakiś nowy kawałek świata? Bo wiem przecież, że te kawałki świata już trochę w twoim życiu było. Byłeś tu i ówdzie, o tym można poczytać w twoich innych książkach. Co dalej? Z Gruzją to w sensie chyba książkowym finito. To znaczy miałem pomysł już solo, żeby napisać już taką czysto reporterską książkę o Gruzji, ale po prostu czasowo, no nie... Wiem, że nie dam rady, ale potem już inni piszą książki i dobrze, nasza będzie. Mieliśmy pomysł z Anią trochę pod wpływem Gaumar Joss, bo w czasie, kiedy powstawało Gaumar Joss, jeździliśmy intensywnie do Stambułu i chcieliśmy, znaczy w zasadzie prawie podpisaliśmy umowę. Mieliśmy pisać książkę, takie trochę opowieści ze Stambułu, nawet nie z Turcji, tylko ze Stambułu. Ale po prostu, jak sobie uzmysłowiliśmy, że znowu cały czas po prostu w ruchu, jeszcze dwójka małych dzieci, stwierdziliśmy, że dzieci drugi raz nie będą nigdy takie małe, więc odpuścimy. Więc jeśli, znaczy mam pomysł, ale nie związany z, znaczy, mam pomysł na coś innego, ale wolę nie mówić, żeby nie zapeszyć. Znaczy to nie będzie, to nie, będzie kompletnie, nie, jeżeli się uda, to będzie zupełnie coś innego niż Gaumar Joss. Może się gdzieś tam Afryka w tle pojawi, ale to... Bo tutaj Państwu przedstawiamy, znaczy Pan Marcin głównie przedstawia tutaj wersję Gruzji wesołej, biesiadnej, ale w książce też pojawia się, różne nuty się pojawiają, bo ta historia wcale nie jest taka różowa tego kraju. Jest bardzo interesujący reportaż dotyczący porwania. Zastanawiam się w ogóle, dlaczego on się w tej książce pojawił. W pewnym sensie jakby trochę wystaje z niej, ponieważ my tu mówimy o tej serdeczności, uśmiechu, o naturze i szaleństwie wśród gór. I nagle pojawia się nie wiem, stracone pokolenie, bo tak też myślałem, że może to ciebie inspirowało, żeby o tym napisać, a pokrótce, nie wiem, czy ty to opowiesz, czy ja, o co chodziło, bo to grupa przyjaciół postanawia porwać samolot i kończy się to tragicznie dla nich wszystkich, do tego stopnia, że nawet nie ma ich grobów, prawda, czy części. Znaczy, dodajmy, że to jest rok 83 i dotyczy to głównie młodych ludzi, to jest siódemka z tak zwanych dobrych rodzin, to znaczy, w zasadzie to mnie najbardziej walnęło w tej historii, jak o niej usłyszałem, mianowicie jak bardzo oni musieli być zdesperowani, będąc jeszcze z rodzin, gdzie w zasadzie jak na warunki tbiliskie, gruzińskie mieli wszystko. Zresztą wspominałem o tym filmie Pokuta. To jeden z tych porywaczy, zresztą zamordowany w więzieniu, który do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest jego grób. Ja niczego nie zdradzam, bo ten tekst jest napisany tak, że od początku, on się zaczyna od końca, od tego jak, od katastrofy i potem jest dopiero cofnięcie w przeszłość. Mówię o tym tekście z Gaumar Joss. Chodzi o to, że jeden z nich jeden z nich był aktorem, który już miał za sobą debiut w jednym z gruzińskich filmów i był wybrany do głównej roli w Pokucie Abuładzego, tak jak rola u Wajdy.
Co więcej, był dobra rodzina, gwiazda już kina, miał przepiękną dziewczynę, studentkę z ASP. Oni, to była taka para, no królowie życia, no nie wiem, jak zachowując proporcje, jak tam młody olbryski ze swoją ukochaną, no coś w tym stylu. I chodzi o to, że okej, mieliśmy komunizm, mieliśmy stan wojenny, ale co im musiało siedzieć w głowach, że zdecydowali się na najgłupszą możliwą rzecz w życiu, czyli próbę porwania samolotu do Batumi, bo oni chcieli porwać samolot do Batumi, żeby uciec do Turcji. No i jak ja usłyszałem o tej historii przypadkowo, a potem jak to w Gruzji, jak się zaczęło drapać, to wychodziły różne rzeczy i się okazywało, że to często znajomi znajomych, bo tam mówię, tam były dzieci z rodziny, tu aktor tutaj z rodzin plastycznych, potem się nagle okazało, że ktoś z tych porywaczy to był kolega ze studiów mojego znajomego. Ale mnie najbardziej walnęło najpierw właśnie to takie, że ja byłem w stanie uwierzyć, bo, no co tu dużo mówić, no wychowywałem się w Warszawie, w inteligenckiej rodzinie, chodziłem do dobrego liceum, znałem ludzi z różnych profesorskich rodzin itd., itd. Czyli mogłem sobie jakoś mentalnie to przełożyć na tamtą sytuację i z jednej strony rozumiałem i kompletnie nie rozumiałem. Nie to, że akceptowałem, to, że było jasne, natomiast zwłaszcza, że ta historia wywołuje totalne emocje do dzisiaj. Jak Państwo przeczytacie, to zrozumiecie też dlaczego. Zresztą już po ukazaniu się książki. Na przykład ja zostałem zaczepiony akurat przez pewną Polkę, która poznała w Brukseli córkę już teraz nie wiem, pilota, no, jednego z obsługi samolotu, który zginął, tak? Tak. Mhm. I ona, wiesz, ona mówi, no dla mnie ta historia wygląda z zupełnie innej perspektywy, bo w dzisiejszej Gruzji oni raczej są traktowani jak bohaterowie. Tak, ale warto dodać chyba, że przez to, że władza się zmienia w Gruzji, chodzą kolejne rządy, też robi się inna optyka, prawda, tej sprawy? Nie, wiesz co, już po ukazaniu się książki, teraz dosłownie w zeszłym roku, Gruzini tam w koprodukcji, bo paradoksalnie to jest koprodukcja rosyjsko-gruzińsko-francuska bodaj, zrobili film o tej historii. On się nazywa Zakładnicy. No jest film, tam jak na Gruzję, wysokobudżetowy, zresztą pokazywany na festiwalach, zbierający bardzo dobre recenzje. Więc oni dzisiaj, ale ja byłem świadkiem, wiesz, kiedy znajomi, przyjaciele się kłócili, gdzie na przykład moi rówieśnicy, młodsi ode mnie, tacy 40-latkowie, znaczy wszyscy wiedzą, że to była tragedia, ale dla tych 40-latków to tamci byli bohaterami, ci porywacze, a dla rodziców bandyci i terroryści. W związku z czym mnie zafascynowała historia, znaczy po prostu, i zafascynowała historia i tak, i uznałem, że przez to, że jednak w naszej książce dominują te tony wesołe i radosne i czasami chuligańskie, to że właśnie to będzie dobry taki kontrapunkt na przybicie. I dlatego też w wersji oryginalnej Gaumardzio, z pierwszym wydaniem to był w ogóle ostatni rozdział, żeby po tym wszystkim wesołym taki jeb na koniec dać. Ale to się z tym wiąże, i to też właśnie, to może być puenta w ogóle tego, co mówię. Wiecie, że ci moi przyjaciele, znajomi, którzy mają dzisiaj tak 40 parę lat, to jest to właśnie stracone pokolenie, które w zasadzie w każdej rozmowie, inaczej, jakbyś z nimi siadł przy stole, wszystkimi, mega weseli, zabawowi ludzie, po prostu anegdota goni anegdotę, sztubackie żarty, koszary, to zarówno kobiety, mężczyźni, no po prostu totalna polewka. Ale jak się napijemy trochę i zaczyna się robić bardziej poważnie i się cofają w przeszłość, to w zasadzie każdy ma kogoś, kto zginął. Na wojnie, w Abchazji, w Osetii, w trakcie walk w Gruzji. A jak ktoś nie zginął, to przedawkował heroinę, co było problemem totalnym Gruzji lat 90. Ja pamiętam, jak szliśmy właśnie z Wacho, tu wspominanym po cmentarzu Saburtalo, gdzie zresztą leży jeden z tych nielicznych porywaczy z tej historii samolotu, który ma grób. I właśnie Wacho szedł i tylko mi pokazywał swoich kumpli, wiesz. Wojna, heroina, wojna, heroina. Wiesz, to są rzeczy w ogóle kompletnie
nieporównywalne z naszym doświadczeniem. Wiesz, jak ja, to są te różnice, tak? Mhm. U nas opowieści od, bez względu na poglądy polityczne, jak ktoś mówi o jakichś dramatach z ostatnich 30 lat, no to ja mam porównanie gruzińskie, co znaczą naprawdę dramaty, wiesz, kiedy ci wyskakuje 1/3 znajomych i z przyjaciół z kalendarzyka, bo zginęli, no. A jednocześnie ci sami ludzie są mega pogodni, mega weseli, jakoś w tym rozdarciu i w tej pozornej sprzeczności. To jest dla mnie też esencja Gruzji i też dlatego właśnie ta historia porwania jest w Gomar Joe's. No tak, żeby na koniec nie było tak jakoś, ta nuta nie była taka ponura, to jeśli mogę cię prosić o przytoczenie nazw potraw, bo też jest w książce, że brzmi jak muzyka, ja nie byłem w stanie tego sobie powtórzyć, więc jak mogę cię prosić. Taka cała litania była tychże potraw. Nie mogę teraz wszystkich nie pamiętać, wiesz. Ale tak, no moje ulubione przez lata to było szkmeruli, czyli ten kurczak w czosnku i mleku. No hinkali to wiadomo, pierogi, haczapuri, adżab sandali, czekaj, co jeszcze? Adżab sandali. Sativi. Państwo są głodni? Brzmi smacznie. Było całe takie zdanie. Oczywiście jak pisałem tą litanię, to się wspomagałem, prawda? Był to też zabieg literacki, żeby ogłuszyć czytelnika tymi skądinąd pięknymi, ale wiesz, tam się wszystko dziwi, wiesz, nawet szczepy win, jak brzmią saperawi, rcaciteli, Sinandali i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa, tak jak mówiłem, mamy taką formułę, że możemy tutaj naszego gościa zapytać, o co Państwo chcieliby zapytać, więc proszę bardzo, tylko proszę mnie zawołać, bo mamy relację, więc Państwa pytania nie będzie słychać, więc prosiłbym, ja podejdę oczywiście. Ktoś z Państwa? Chciałam zapytać pana Marcina, po tak tragicznym powrocie z Gruzji w latach 90. do Polski, co nakłoniło pana, żeby znowu tam wracać z bratem już wtedy? No brat mnie wiesz. Nakłonił. To tylko to, że brat pan... Znaczy nie, było tak, że ja naprawdę za tą Gruzją strasznie tęskniłem. To znaczy, bo mimo, że lata 90. to była... ja tam jechałem jako korespondent, opisując wojny, konflikty. Tylko, że to znowu, to są te gruzińskie paradoksy, że z jednej strony pojechałem tam reporter i widziałem dosyć straszne rzeczy, a z drugiej strony... Jak pan przeżył? A z drugiej strony poznałem cudownych w ogóle ludzi, gdzie, nie wiem, w Tbilisi na przykład odwiedzając przeróżnych artystów w mieszkaniach, jakieś rozmowy o kulturze, o filmie, o muzyce, o literaturze i też w tych bardzo biednych czasach, doświadczając tej niesamowitej właśnie gruzińskiej gościnności, wtedy Anno Domini 92 i jeszcze w takiej wersji inteligenckiej w Tbilisi, ja byłem zupełnie oszołomiony, w związku z czym ja do tej, wtedy byłem kilka razy i tęskniłem, kiedy widziałem, nie wiem, gruzińskie filmy, jakieś motywy gruzińskie i tak dalej, także to mnie nie trzeba było nakłaniać, tu raczej problem polegał na tym, że ja w latach 90. w drugiej połowie się wkręciłem w Afrykę, gdzie tam przesiedziałem w sumie ze 2 lata i na szczęście brat ze wspomnianym Radkiem namówili i to była najlepsza decyzja w życiu, żeby wtedy wrócić z tą wiosną 6 roku. Także, dać sobie spokój z Afryką. No i wtedy dałem sobie spokój z Afryką, tak. Ale pamiętam to też taki niepokój, jak ja wracałem tą wiosną 2006 roku, bojąc się, że po prostu to, co ja mam w głowie o tej Gruzji z lat 90., że to jest wszystko takie, że ja sobie już to tak podkolorowałem w głowie, zapominając o negatywnych wrażeniach, tylko o tych dobrych, że bałem się jakiegoś rozczarowania, ale praktycznie pamiętam pierwszego dnia w Tbilisi już wiedziałem, że to jest to. No a potem jeszcze nastąpiło to zbieg okoliczności, że mniej więcej w tym czasie się poznawałem z szanowną współautorką, która, jak się okazało, rok wcześniej ze znajomymi jechała do Gruzji tylko lądem przez Ukrainę i im kasa się skończyła jeszcze przed Kijowem i musiała się zawinąć, więc i to nawet wtedy od razu jakoś było tak, że Anka mnie zahaczyła, czy byśmy nie,
Ja w tym 2006 od razu byłem bratem, potem od razu wróciłem sam, potem jeszcze raz i wtedy Ania się spytała, czy byśmy nie polecili razem, więc poleciliśmy razem i poszło. I jeszcze jedno pytanie. W książce tego nie ma. Chodzi mi o te biesiady. Czy przy stole są tylko sami mężczyźni, czy również kobiety, które, no i ja nie mówię o domownikach. Zależy gdzie. Bo te kobiety, które są w domu, to oczywiście uczciwie, nie siadają. Znaczy to jest, zależy gdzie, no na przykład jak jesteśmy w Tbilisi u naszych znajomych, tak, to zawsze są mężczyźni i kobiety razem. Mówię tu o moim środowisku znajomych, ale to są ludzie pracujący, takie, trochę artyści, ktoś tam menadżerka w korporacji, PR-ówka, prawnicy, tego typu ludzie. No to tak, tam jest pełne normalnie mężczyźni, kobiety razem. Natomiast generalnie w bardziej tradycyjnych, czy poza Tbilisi, no to jednak jest bardziej tak, że faceci siedzą przy stole. Przy czym jeżeli kobieta jest gościem, w sensie na przykład nie wiem, czy Ania, czy ktoś z TBC, to tak, one siedzą też przy stole, ale już na przykład kobiety gospodarzy, to na przykład tak się przysiadają tak w tym pokoju, ale tak trochę z boku, no. Bardziej tradycyjny w tym sensie wariant. Natomiast jakby w Tbilisi, no to gdzie nie jestem, to po prostu ja jak u nas. Pan jako warszawiak na pewno zauważył takie zjawisko, że ostatnio właśnie byłam w Warszawie, chociaż często bywam, zwróciłam uwagę na to, że jest jakiś taki wysyp restauracji gruzińskich. Na maksa. Właśnie na Ogrodowej na przykład ulicy. Co rusz, prawda? Akurat z tym nie mam, być może jakoś pośrednio, ale tak. Bardzo mnie to cieszy. Tak. Też mnie to cieszy, właśnie bardzo dobre. Haczapuri jadłam. Ale w tej chwili to już jest tak, że w zasadzie ja co tydzień widzę nową. Ja podejrzewam, że to znowu się wiąże z tym, z tym jak Gruzja funkcjonuje, że tam wszystko funkcjonuje tymi metodami łańcuszkowymi, że kuzyni kuzynów i tak dalej i że po prostu się wzajemnie ktoś umości. Ja też widziałem tam jakieś pierwsze bary gruzińskie, no to działało tak, że przyjechała jakaś rodzina, zaczęło im to iść, to na przykład ściągnęli kucharza Gruzina, to pogotował pół roku, potem odszedł, założył swój bar. Ale w tej chwili zaczyna być już tak, że od tej chwili mega modne w Warszawie są piekarnie gruzińskie. To nie tylko haczapuri, tylko też po prostu zwyczajne chleby i tak dalej. I ja nawet w promieniu naprawdę dosłownie kilometra od miejsca, gdzie mieszkam, to chyba w ciągu ostatniego roku się ze 4 gruzińskie knajpy otworzyły. Więc cieszy mnie to, bawi mnie to. No i fajnie. W końcu będzie rywalizacja dla kebaba. No. Ja mam takie pytanie, czy państwo podróżujecie także z dziećmi? Byliśmy raz z Guciem, byliśmy jak miał pół roku i potem ja z nim byłem jak miał tak między 3 a 4. No i właśnie teraz jesienią chcemy jechać z dwójką, która teraz ma odpowiednio, będzie miała 6,5, 4,5. Jest tak, że z infrastrukturą kuleje, natomiast Gruzini są mega przyjaźni i otwarci na rozwiązania dziecięce, nawet w takim wariancie surrealistycznym, jak właśnie z Guciem, jak miał pół roku, byliśmy w jakiejś w miarę eleganckiej knajpie w Batumi, no i trzeba było go przewinąć i nie było warunków w łazience, no więc szanowna współautorka mi powiedziała, to serać sam. Więc podszedłem do kelnera, spytałem się, co mam zrobić, on mi pokazał stół w restauracji. No dobra, no. Przewijałem i skutek był taki, że wszyscy dookoła się do mnie uśmiechali, że fajnie, że chłop przewija dziecko, to po pierwsze, nikomu to jakoś specjalnie nie przeszkadzało, więc powiedziałbym tak, jest taki śródziemnomorski stosunek do dzieci. To znaczy, pamiętam, że zwracaliśmy na to uwagę, jak wtedy Gutek miał właśnie te pół roku, było takie zderzenie, że dostaliśmy kilka razy opierdziel w Polsce za próbę przewinięcia go gdzieś, a niezależnie, czy to była Chorwacja, czy Gruzja, czy Włochy, to w ogóle, no wiadomo, dzieci, łącznie z tym, nie wiem, tam wózek, pamiętam jakiś kierowca marszrutki, który kombinował coś z siedzeniami, żeby się wózek zmieścił. Jeździli nasi znajomi z dziećmi w takim wieku już starszym. No ja teraz, jak one mają te 6,5, 4,5, to chcę je wziąć w góry, gdzieś tam jakąś taką delikatną turystykę pouprawiać, jakieś spacerki. Ale z dziećmi łatwiej. A w sensie, jeśli chodzi o wszystkie jakieś rzeczy produktowe, to wszystko jest, bo to jest jakby normalny kraj, w sensie supermarkety, jakieś odżywki tam.
Ja jeszcze chciałam zapytać o Stalina, bo widziałam wśród zdjęć tutaj, które pan zaprezentował, jaki jest stosunek Gruzinów do ich, do jego, do ich rodaka. Gruzina, do Stalina. No to jest tak, że nie ma. To nie jest tak, jak jeszcze w latach 90. na przykład często widziałem, zwłaszcza taksówkarze, mieli obok siebie świętego Jerzego, patrona Gruzji, i Stalina na przykład, taki fajny zestaw. W Gori, mieście rodzinnym Stalina, nadal jest Muzeum Stalina przy placu Stalina, do którego prowadzi Aleja Stalina, ale już nie ma pomnika Stalina, bo w 2008 roku Saakaszwili rozkazał rozebrać, kiedy Rosjanie weszli do Gori i zrobili zdjęcia pod pomnikiem Stalina. Mój kolega socjolog robił badania dotyczące stosunku do Stalina i tak wychodziło mu z badań, że powiedzmy około 20%, ale to były badania sprzed paru lat, odczuwało jakiś rodzaj tam sentymentu, mięty do Stalina. Przy czym jak pogrzebać, to różne są bardzo dziwne motywacje. To znaczy w tym sensie, że często w jednym zdaniu taki człowiek przyznaje, na przykład tak, straszny bandyta, ale nasz bandyta i rządził połową świata, a druga połowa się go bała. No. A jak wy byście mieli, w sensie my Polacy, takiego bandytę, to też byście byli dumni, ale wy mieliście tylko Dzierżyńskiego. No, no i jest też tak, że tu trzeba pamiętać o tym, że Gruzja proporcjonalnie za Stalina ucierpia bardziej niż większość innych republik, bo tam nie dość, że odbywało się normalne, w cudzysłowie normalne mordowanie przez Stalina, to jeszcze dochodziło wiele zaszłości osobistych, to znaczy on się tam mścił na całych rodzinach, klanach, które uważał za to, że mu kiedyś tam ktoś krzywdę zrobił po drodze. Natomiast paradoksalnie zarządów Saakaszwilego, który się przedstawia jako taki najbardziej antykomunistyczny, antysowiecki, to któryś z ministrów wymyślił, żeby promować Gruzję jako kraj Stalina. Co zostało oczywiście spacyfikowane od razu w zarodku, ale też pokazuje taki nieoczywisty czasem stosunek, albo że to nie jest tak, że na hasło Stalin nagle wszyscy drżą. Z drugiej strony, jak myśmy przysłali znajomym pierwszą wersję okładki Gaumardzios, tego pierwszego wydania, i tam właśnie na okładce było takie malutkie zdjęcie, wśród kilku zdjęć wina z Stalin. No i właśnie przyjaciółka Tamuna do nas, że fajna okładka, ale po cholerę tego skurwysyna dawaliście na okładkę. No ja mówimy, no wiesz, no, ale on na okładce to tam zajmuje może mniej niż 3% powierzchni, a w sumie jakby w historii Gruzji, w tożsamości Gruzji trochę więcej. Więc ale na pewno ten stosunek do jest jeszcze jedna rzecz charakterystyczna. W tych samych badaniach, które robił ten mój znajomy, pytał Rosjan o najbardziej znanych Gruzinów i Gruzinów o najbardziej znanych Rosjan. I paradoks polegał na tym, że dla Rosjan Stalin był dopiero czwartym najbardziej znanym Gruzinem, a dla Gruzinów to był trzeci najbardziej znany Rosjanin. Znaczy Gruzini... Stalin? Nasz? Skąd? Też na przykład były popularny trend w Gruzji próbujący udowadniać, że Stalin nie był Gruzinem, tylko Osetyńcem. Co jest nieprawdą. Był Gruzinem. Nawet była teoria puszczana, że był nieślubnym synem naszego, polski akcent, Przewalskiego badacza, tylko jak zwrócili uwagę naukowcy, że po pierwsze Przewalski był tam o rok za wcześnie czy za późno, w stosunku do potencjalnej prokreacji, a po drugie był 100% gejem, co raczej utrudniało poczęcie Soso, czyli Stalina. No, trochę żartuję, ale jest to może nie margines, ale można tak, można nadal zauważyć. No. A na przykład ten sztandar, pani pewnie mówiła o tym sztandarze, to też jest dosyć typowy przykład. Myśmy go zobaczyli w domu tam u człowieka, z którym się później zakolegowaliśmy. On był jak po trzech dniach, bo najpierw woleliśmy wyczuć klimat, czy on przypadkiem nie jest stalinistą, ale się, kiedy zorientowaliśmy się po dwóch dniach, że jak najbardziej nie, to spytaliśmy go, co ten sztandar tutaj robi. A on mówi,
że on był tym syndykiem, no coś na kształt syndyka upadającego kołchozu czy sowchozu i to był sztandar tego sowchozu. No i on tak, żeby się nie zmarnowało, pamiątka historyczna, to wziął do domu. Ale też powiedział, że to był akurat na terenach przy tureckiej granicy, gdzie Stalin przesiedlił tam bodaj w 1944 roku tak zwanych Turków meschetyńskich i jakby to powiedzieć, Gruzini zamieszkujący te tereny akurat z tego powodu nie płakali, bo ci Turcy się wzięli tam z czasów, kiedy Imperium Osmańskie panowało nad tym kawałkiem Gruzji. Więc to tak różnie bywa. Proszę mi powiedzieć, bo może umknęło mi na ostatnim spotkaniu ta sprawa, dlaczego taki pomysł, żebyście brali ślub w Gruzji? To pierwsze. A drugie, czy jest mafia w Gruzji? Mafia? Tak. Oczywiście. Zacznę od mafii, bo to proszę. Bo tak, mafia była bardzo, bardzo silna. Do rewolucji, znaczy lata 90. i to była taka mafia z wyjściami i na powiązania silne z rosyjską, z turecką, z Francją. Fakt jest faktem, że po rewolucji róż w 2003 i po dojściu do władzy Saakaszwilego, on się bardzo mocno wziął za przestępczość na różnych poziomach i on de facto większość mafiozów z Gruzji pogonił. Tam najgrubsze szychy głównie się przeniosły do Francji. No a teraz wróciło. No jest, no jak w każdym porządnym kraju. No. Znaczy nie wyrasta to jakoś ponad przeciętną. Natomiast co do ślubu. A to jak wiele rzeczy, znaczy oświadczyny były w Gruzji, improwizowane i to na początku, szczerze mówiąc, był taki żart, znaczy nie żart, tak sobie rzuciliśmy żartem, że skoro tak i decyzja zapadła w Gruzji, to może zróbmy to w Gruzji. I szczerze mówiąc, powód był też taki, że wiedzieliśmy, że jakbyśmy robili w Polsce, to by trzeba zrobić duże ślub i wesele. Się baliśmy jakichś tam, nie wiem, paparazzi ze względu na mnie i w związku z czym stwierdziliśmy, że weźmiemy po prostu sobie ślub kameralnie, tylko rodzina w Tbilisi, w związku z czym, bo w Polsce trudno byłoby wziąć kameralnie, bo by się znajomi poobrażali i tak dalej. Więc postanowiliśmy, że kameralnie i wróciliśmy do Warszawy i tak przy kolacji gdzieś u znajomych rzuciliśmy, że, no, że bierzemy ślub w Tbilisi. Na co oni od razu, i co, nas nie zapraszacie? No a my tak, no jak chcecie, to wpadajcie, no ale w sensie nie możemy postawić biletów, jak przylecicie, to wam zorganizujemy spanie. No i na następnej kolacji to samo, no w związku z czym wtedy stwierdziliśmy, dobra, piszemy maila do tych, których byśmy zaprosili, gdybyśmy to robili w Polsce, kto chce, niech leci. No i się okazało, że leci 75 osób, no. W związku z czym, jak się okazało, że leci 75 osób, no to stwierdziliśmy, że no nie możemy, to musimy zrobić wesele normalne. No i zorganizowaliśmy w knajpie pod Tbilisi, a potem się okazało, że wszyscy lecą w sumie na tydzień, w związku z czym zrobiło się tygodniowe wesele. Zresztą do dzisiaj, jak spotykam tą ekipę z tamtego września roku 2007, to zawsze wspominki. Ostatnio w Warszawie, jak mieliśmy premierę tego nowego wydania i prowadzili to z nami nasi przyjaciele, fantastyczni dziennikarze, Ewa Winicka i Cezary Łazarewicz, laureat Nagrody Nike za książkę o sprawie Grzegorza Przemyka, to Ewa przypomniała historię, którą ja zupełnie zapomniałem. Dwa czy trzy dni po tym właściwym weselu były kolejne poprawiny i pojechaliśmy autobusem do Winnicy na wieś, ale nie takiej winnicy turystycznej, tam testowanie win, tylko takiej po prostu na wsi i tak. I Ewa, i tam zbieraliśmy winogrona, piliśmy to wino i Ewa gdzieś poszła na spacer i wraca i widzi, że jej małżonek, przyszły laureat Nagrody Nike,
siedzi przy stole otoczony wianuszkiem wąsatych mężczyzn ze wsi i rozdaje im wizytówki, zapraszając do Warszawy. I Winińska mówi, że po prostu poczuła dreszcze, więc tam krzyczy: Łazary, ewakuuj się! A spokojnie, spokojnie. No. Także tak to mniej więcej wyglądało i wspominamy to oczywiście z rozrzewnieniem. Ktoś jeszcze z Państwa? Ja takie krótkie pytanie. W którym miesiącu warto byłoby wybrać się do Gruzji? Czy są miesiące, które by Pan odradzał, a które właśnie, jeśli chodzi o turystykę, tak? Jeśli byśmy się wybrali, to które miesiące? Znaczy, odradzać żadnego nie, bo trzeba pamiętać, że Gruzja, przez to, że to są naprawdę góry, nawet jak są doliny, to są góry, to jest nieprzewidywalna w dużej mierze pogodowo. Co powiedziawszy, ja najbardziej lubię i najbardziej polecam wrzesień, październik. A nawet tak gdzieś od 10 września do końca października, bo jest tak, na przykład latem, znaczy przynajmniej dla mnie Tbilisi jest nie do wytrzymania, bo jest totalny żar, to jest jeszcze w dolinie, w kotlinie rzeki, tam powietrze stoi, a Tbilisi jest super miastem do zwiedzania, więc często w dolinach jest naprawdę piekielnie gorąco. A jesienią, wrzesień, październik, pomijam, że jest winobranie jesienią, więc można się kopnąć do Kacheti na winobranie. Po drugie, w dolinach już jest całkiem przyjemnie, jakieś 20 parę stopni, a przełęcze nadal na wysoki Kaukaz są absolutnie przejezdne. Więc i nawet jeśli jest ryzyko, że tam będzie już troszeczkę chłodniej w nocy, bo na przykład wiosna jest kompletnie nieprzewidywalna. Ja pojechałem teraz ostatniej wiosny, byłem tydzień, to tydzień lało. No. Tam nawet mają określenie w Adżarii orzechowy deszcz, jakoś tak, bo tam zdaje się kwitną orzechy wtedy i wtedy leje. No i po prostu teoretycznie w takim czerwcu może paradoksalnie wiosna jest bardziej ryzykowna niż jesień, a jesień jest przepiękna w Gruzji, także ja nawet byłem teraz, jak byłem w listopadzie, to tak byłem tak mniej więcej 10-25 listopada i nastawiałem się szczerze mówiąc na to, że będzie już zimno. Ja miałem niezłego fuksa, bo tak faktycznie rano to tak było koło tam kilka stopni, 2-3, ale tak w południe się robiło 20 i sobie szedłem w samym t-shircie, ale wrzesień, październik, zdecydowanie. Ja bardzo Państwu dziękuję za tłumne przybycie. Mamy taki jeszcze zwyczaj podpisania książek. Kto z Państwa przyniósł swój egzemplarz, to zapraszam za chwilę. Podziękujemy brawami Panu Marcinowi, że zechciał nas odwiedzić. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Polecamy Gruzję. To ja tu zostaję i podpisuję.